Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i jak zwykle witam was, moi drodzy, w kolejnym materiale z gry Astro Bot. I dzisiaj przejdziemy sobie trzy kolejne poziomy w chapterze 5. Na początek w mrożonym posiłku zmierzymy się z wielkim bałwanem. Później w ognistym poziomie mięso armatnie wrócimy do bycia dzbanem. A na koniec odbędzie się zadyma na orbicie, ponieważ zmierzymy się z ufolutkami. No i zanim zaczniemy, ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Astro Bota, no to teraz zasubskrybuj kanał wraz dzwoneczkiem. Film się spodobał, zostaw łapkę w górę, jak zwykle bardzo mocno mi to pomaga, i poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag UFO dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No i moi drodzy, wracamy, dalej gramy sobie w Astro Bota. Jezu, to już jest piąty odcinek, który nagrywam z rzędu, naprawdę. Gra wyszła 48 godzin temu, moja trzecia sesja nagrywkowa i to jest piąty odcinek. Więc lecimy sobie, myślę, tutaj mrożony posiłek. O! No tak jak mówiłem, nie przepadam w platformówkach za lodowymi planszami, ale no może tutaj Astro jakoś będzie... O! Przyjemnie współpracował. Może. Jesus Christ, ale nie było żadnego puzelka. Już pierwsze, co to lód? A, dobra, to tam pieniążek, to tam nieważny. Chyba, że to był puzelek. Damn, ale to jest ładnie. A to muszę akurat przyznać, naprawdę jest bardzo ładnie. Jabłuszka. Ojoj. No i dobra, i czy jest tu Secret Exit? Jest. Ostatni nasz Secret Exit chyba w grze. Tak, nie spojrzałem zupełnie, nie zwróciłem uwagi na tego gościa. Cyk, cyk. Dobra, już checkpoint, yo. Nie wskakiwać mi tu. O, kurde, co za głuptasy. To na pewno tutaj wskakujemy. I pierwszego bocika ratujemy. Kim jesteś? Utalentowana dusza ma wymyślonego przyjaciela, który nie jest wymyślony. Czy to będzie The Last of Us, że to jest Ellie, czy coś? Nie wiem, ja tam się nie znam. Jak zwykle napiszcie mi w komentarzu, co to za postać i tak dalej, ja bardzo chętnie przeczytam komentarze, inni pewnie też. No jak mówię, no nie każdą postać ja tu ogarniam, nawet jeżeli coś jest takiego obvious, że to jest to, a ty, Rocky, nie wiesz jak to? No bo nie we wszystko, kurde, grałem. Ojoj. Dobra, pięknie. Drugi bot uratowany. Nice, całkiem szybko. I mogę sobie wrócić. Czemu ja wszystkich coinów nie uzbierałem? XD. I tam... A poczekajcie, tam jest kapelutek. Oj. No, nie to. Panie bałwan. Czy może ja tutaj jakoś skoczę? Żadnego nawet osiągnięcia? Nic? A, ale się dałem. Ale no, ciekawość mnie zażarła. To muszę przyznać. Okej, sterowanie na lodzie jest takie samo jak w Astro's Playroom. To spoko, jakby nie patrzeć. Jaką moc tutaj zgarnę? No. No. Nareszcie. Jaką moc tu zgarnę? A nie, to jest po prostu ptaszek, okej. Może być, że żadnej. Nie, blob, halo. Tu nic. Chyba, że tu jest jakaś jaskinia. Nie. Tutaj nic nie ma. A tam tylko hajs. Ty chłop nie chciał zamrozić. Dobra, i to wszystko. I mogę iść dalej. Gdzie puzelek jakiś? O Jezu, jaki bałwan zły. Zły, wkurzony. O... Mam wrażenie, jakby tu miało coś być. Co ten bałwan tam robi? Nie jest to na pewno przyjazny bałwan. Oj, zdecydowanie. Aha. Jest! Udało się. No, drugi puzzle. No to będę musiał tu wrócić. Karamba. Mam wrażenie, że słyszałem bota. Mam wrażenie, że słyszę gdzieś bota. A może chodzi o to, że tam. No dobra. Cyk, cyk.
Oj, no to widzę, że już tutaj wszystkiego nie zdobędę za pierwszym razem, a szkoda. Siema. I to jest bot numer 3. Patriotyczny tragarz. O, Death Stranding. Dobra, dostarczanie przesyłek wymaga zrównoważonych rozwiązań. Jest, i on ma tego swojego babyka. Już nie pamiętam, jak miał tam na imię, czy tam swoją jakby kodową nazwę. A widziałem, że ja padnę, ale to dobra. Niechaj będzie, wrócę przynajmniej do bezpiecznego miejsca. O, właśnie. Co, i tutaj za tym też nic nie ma? No chyba, że on właśnie tutaj mi tak wołał. Ale raczej nie. Raczej nie. Dwójka idiotów, dobra. Cyk, cyk. O, kamera nie pomaga. A jeszcze ten do mnie strzela. O, ty gnomie głupi. I nic więcej. Mhm. Jaki znak. Na co mnie to? Yo. Kurde, i że nic tutaj nie ma więcej. No jeden... Jeden puzzle ominięty. Oho, tutaj niezła zaspa jest. Sami się wybili! Nice. Nice, nice, nice. Co tutaj dostaniemy? O, króliczka. Oj, lepiej tutaj wszystko posprawdzać. Czemu wy mi go mrozicie? Yo. Czy mogę laserkiem? Poczekajcie, a może tu się pojawi? Tak. Jest dynamit, dobra, mamy. Kolejny bot, bot numer 4. Jest z nami i... Czy coś tutaj jeszcze mogłoby być potencjalnie? Tutaj jest zejście. A, tu z dynamitem, No jak to będzie Secret Exit, to ja trochę zwątpię. Od razu... poczekajcie. Coś tu mogłem jeszcze. Nie, króliczka. A, tam pewnie jakiś wróg kolejny, dobra. Yo. Nie gadajcie, że to jest Secret Exit. Wątpię, przecież to nie było takie ukryte. Nie, jest zwykły bot. Okej, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. W sumie tak. Jakby nie patrzeć. Siema, kolego. Kto to jest? Łowca dewiantów. Droid, którego boją się droidy. Ten, Detroit chyba. O, uratujesz. O, ja tu wracam. Okej. No, w końcu pomógł. Dobry ptaszek. Ptaszek pomocnik. Dobra. To teraz wracamy na górę. Ile jeszcze botów? Jeszcze dwa boty, puzelek, no i Secret Exit. Oj, źle. Oj, bardzo źle. Nie jestem pewien. A, dobra. To jest czasowe. A to było tylko opakowanie. Nie jestem pewien, czy zdobędę tutaj Secret Exit. No ale skoro i tak jeszcze raz muszę tu przyjść. Cyk. 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 No to było prościutkie. No chyba, że był puzelek. Ale widzę, że nie było. Czy mogę się jakoś was pozbyć? No tak. Meanwhile oni mnie tak ładnie zaatakowali. Bocik jest. Cyk. Kurde. Dobra, będzie uratowany chłop. Chłop numer 6. Zgadza się. Ale co dalej? No tutaj nie powinienem skakiwać, tak? To jest jakby taka... No to jest mrożąca woda, dobra. To tutaj w tym levelu pływania nie ma. Pływańska nie ma, jest zakazane. Kąpielisko zamknięte, ale ominąłem. Okej, kminie. W taki sposób to trzeba było. Jest checkpoint, ale zaraz. Czy ja te kwiatki... To są kwiatki?
Czy to są jakieś kryształki, co? Ale tutaj... Ach, kurde, zrobienie foty. Nie chcę foty. No zróbmy. Niech będzie. Ej, dostaję hajsy za to. Ej, dobra, nie wiedziałem. No to bym wtedy więcej fotek robił w takim razie. Dobra, endgame'em na pewno jest to, żeby polecieć zjeżdżalnią do tego gościa, tak? A tutaj, tu nie wejdę. No nie, nie wejdę. No to lecimy dalej. Puzelek. No, łatwy puzelek był. Checkpoint najważniejszy teraz. No i co? Ostatni bocik jeszcze. Haha, nie wskoczycie, gamonie. Ja jestem za silny dla was. Czy ja tutaj muszę toczyć? Jakby dokąd mam to dotoczyć? Jakby ile mam tego śniegu zebrać? Może na tyle, żebym mógł tutaj wskoczyć. Nie gadaj się, że to secret exit. Co jest? Tak, to jest secret exit! No i dobrze, i wyjdę sobie teraz z tego levela. Tylko... gdzie może być ostatni... ostatni bot? Mi się wydaje, że już tak na samym końcu będzie. Ale chodźmy do tego secret exita, to już ostatni w grze. I wrócę do levela i po prostu weźmiemy tą naszą ważkę za 200 i tyle. Sprawdzimy, gdzie ten puzelek pierwszy był faktycznie. Więc super, mamy to. Szybko całkiem poszło z tym. O! Badzior leci za nami, oczywiście, sługa nasz. No i dobra. I zobaczmy. Galaktyka zaginiona, oj tak. Bardzo zaginiona, tak bardzo, że już wszystkie levele tutaj odblokowałem. Z żółwikiem ostatni jest. Zaśmiecone żółwie. Jesus. No dobra, to lecimy sobie tutaj. 217 botów, coraz mniej. Coraz mniej do końca. Ale my wracamy, to jeszcze specjalnych tych bonusowych leveli nie robimy. No i jestem ciekaw, czy ten pojemnik, jak leciliśmy padem, to może on zawierał puzelka. No, ale wątpię, bo do tej pory w sumie puzelek to tak... Bo puzelek to tak... Super. Mhm, tak. A poczekajcie, jak wrócę tutaj na górę... wezmę sobie, bo jakby co mi szkodzi. Ale co jeśli... Właśnie! Od samego początku, że tędy. Czemu ja tego nie zrobiłem na samym początku? Nie rozumiem tego. No. No oczywiście, że tak. To był łatwy level, gdzie nie musiałem tego brać, ale... nie pomyślałem zupełnie. No dobra, to ja idę i przechodzę resztę levela. No i dobra, i powróciłem, więc zostaje nam ostatni bot, tak? Bo tutaj nigdzie mi nie wykrywa. Jak dobrze kminię. No nie, nigdzie mi nie wykrywał po drodze, więc to musi być jakoś przy tym bałwanie. Chyba, że będzie końcówka levela czy coś. No to lecimy. Ale mu rozwaliłem czerep. Frigid Frosty. Oh damn. No. Kurczę, czemu oni szybciej atakują tymi atakami? No tak, atakują atakami, ale czemu szybciej? W tą stronę, Rocky. Dobra. No. I rozwalamy go już do końca. O tak, pięknie. I tu musi być bot. Oczywiście, ostatni był po prostu o tak tutaj. Nice, bot uratowany. Wy sobie wszyscy jedzcie i mamy level z bani. Level na 100%. Subcio. Jakoś mega długo to nie zajęło. O, karamba. No dobra. Cieszymy się, oho. Ale troll. Nie spodziewałem się, że on schowa. Po prostu myślałem, że z opóźnieniem zjedzie albo się zatrzyma czy coś. Ale no nie, że schowa. Ale troll, kurde, głupi. Piracki? Piracki level teraz, a później ten UFO. Bo już ten UFO to może być taki
W klimacie bardziej pod bossa, myślę. Więc chodźmy na to. Mięso armatnie? Tak, mięso armatnie. I już bez secret exitów. Ale może być puzelek. No super, super. Super, Ja je zdążyłem. Jo, zdążyłem. Pierwszy puzzle z bani. Ha! No dobra. To tu już są rzekomo ciężsi rywale. Znaczy nawet nie rzekomo, to już patrzcie, jak ten level wygląda. Jak w Mario takie, wiecie. O! Czemu ja nie mogę go trafić? A serio? Dobra. To poproszę dróżkę. I jaka moc pewnie robienia wody. Nie, dzbanek! Dzbanuszek tak po prostu? A tam nikogo nie było? Nie. No dobra. Ale tu nic więcej się nie dzieje. A, dobra, on mnie tam atakuje. Ale chyba jak jestem dzbankiem, to nic mi się takiego nie stanie. Jak idealnie! Dajemy! No. I wybuch, mamy to. Jest checkpoint. Okej. Fuck, zapominam. On mnie chyba nie spali, nie. Ale on spalił swoich. Ej, werboty jakieś. Dobra, bo się skupiłem na tym. Na botach, że chcę znaleźć bota jakiegoś, a rywale byli. Gdzie są boty? Chyba tam będzie pierwszy. No wiedziałem, że on mi przyłoży. Wiedziałem, że po prostu ja się natnę idealnie na jego strzał. Ach. No dawaj, strzel. Ty kurde kmiocie głupi. No. Jest wybuch. Dobra. Myślałem, że on zrobi taki wybuch, że wszyscy tutaj padną. Okej, może jako dzbanek powinienem być. Może jako dzban. No w sumie jestem takim dzbanem. What the fuck? Co to się wydarzyło? Najlepszego. Ej, no to już nie są takie łatwe poziomy. Dobra, tego gościa zostawię. Nice, wybuchli. Okej. Czy to jest pierwszy? Tak, to musi być pierwszy. Poszukiwacz Archstone ma tendencję do postrzegania świata w czarno-białych barwach. Jakiś rycerzyk. Nie wiem, czy nie Souls-like'ów jakiś. Nie wiem, czy to nie Bloodborne, czy coś. Raczej nie Bloodborne. O Jezu, jeszcze ten gnój. Jo, już myślałem, że kolejny raz strzelisz we mnie. Jest checkpoint. No, nareszcie. Tutaj coś? Chyba nie. To lecimy dalej. Jest puzelek. Damn, zaraz to się rozwali wszystko. Szybko. Żadnego bota nie zgubiłem? Chyba nie. Ale już dwa puzelki. Dobra. Chwila spokoju. I rozwalony. Tu jest dalej gra, tu jest dalej ten. Dobra, idziemy tu. Cyk. Będzie kolejny Bocisław? To musi być. O, jest, jak sobie tam zwisa. No. Jezu, jakie wy kółeczka czasem robicie, głupie. Ja powinienem stać nieruchomo i po prostu takie coś. No, dawaj. Tylko, żebym nie wpadł. Hmm.
ten. Mhm. I poproszę mojego kolegę z powrotem. Dziękuję. To jest na pewno bot numer 2. 3! No gdzie ominąłem? No przecież ja tak liżę te ściany, szukam wszędzie. Co ja zrobiłem źle? Gdzie mógł być? No nie, no. To jest nie fair. Nie zgadza mi się tutaj coś. O Jezu, ja tam nie wrócę. No to level do powtórzenia. Ajajaj, no taka jest tendencja, niestety. Człowiek się im bardziej stara, tym gorzej. Mhm. No i dobra, jest checkpoint. Ale na 100% tak. Tak jak myślałem, tutaj coś musi być. No chyba, że to jest ten drugi bot. Proszę powiedzcie, że to jest drugi ten bot. Uuu. Oj. Aha. I tyle? Nie, to jest czwarty. No fucking way, gdzie zgubiłem bota? No chyba, że stąd mi się uda jeszcze... Nie, z takim... blurem? Nie ma szans, no... Muszę się z tym pogodzić. Ale spadamy w dół! Tylko, że serio, znowu tutaj muszę się bawić w to. No i mamy. Dobra, idziemy dalej, nie ma co. Cyk. O, znowu to ten przeciwnik. I do odkurzacza, cyk. Mhm. Jak tu rozwaliłem. Czy tu się ogień z tego nie pojawia? Spod tego? Nie. Zostawcie bocika mi w spokoju. Wychamy. Udało się. Bot numer 5. Bot uratowany, dobra. Papa. Tu checkpoint. O, że on nie zdążył. Ale jaja. No. Że chłop nie zdążył. Ej, ten puzelek był łatwo ukryty. Co jest? Nawet on nie był ukryty w ogóle. Cyk. Aj, się przedostaliśmy. Siema. Tak samo ten bot nie był ukryty. Ej, yo. Dobra, tutaj. Co, my na ten statek piracki chyba musimy się dostać? No, najwidoczniej. Jakie żółwieki dziwne. O! Nie gadajcie, że to się też zatapia. Tak, to się też zatapia. Chodź, kolego. Mam nadzieję, że statek się w tyle nie zatapia teraz. I lecimy stąd. Jeszcze? Jeszcze to trwa? A, boss fight. Dobra, z królem piratów musimy zawalczyć na 100%. Czyli... jednego bota mi zabrakło. Fucking shit, kapitan Shortfuse. Czyli powtarzając level, będę musiał jeszcze z nim zawalczyć. Okej. Dobra, kminie. O, prosto w oko. No fucking way! I będę tak zaczął. O Jezusie. Nie podoba mi się ten boss fight. Nie podoba mi się ten boss fight. No ale patrzcie, od razu mogę taki ruch zrobić, no to super. Ale ci przeciwnicy, o matko. Yo!
Dobra. Ale było blisko. O, dobra, dobra, i drugi atak. Drugie oko, i czy to już po nim, proszę. No. No. I w nohal, i to już wszystko? Tak, najwyraźniej to już wszystko. O kurde. No, mocny mini boss fight. A i od razu koniec. Jo, jeszcze tu feniksy jakieś latające. Dobra. To będę musiał powtórzyć poziom. Niestety. Stety czy niestety. 6 botów na 7, ale puzelki wszystkie. No, puzelki są w sumie gorzej chowane. No. No. Jest. Chociaż stuwa. Oj, chociaż stuwa jest. No to gdzie mógł być, kurde, ten nasz kolega? Zaraz się przekonamy. Zaraz sobie wezmę oczywiście tą naszą wróżkę. Kurde, już 4 levele z 5 zrobiliśmy. Zaraz do boss fighta będziemy mogli wejść. Nawet już teraz, no ale oczywiście, że jeszcze tutaj robimy dalej. No to idziemy, mięso armatnie. Ach. Hmm? A tu był od samego początku bot, a ja poszedłem po prostu prosto. Czajcie, nawet nie miałem na ekranie go. Tylko jak szedłem tędy, to jego nie widziałem. Nie widziałem zupełnie, ale jaja. No dobra, widzimy się za chwilkę. No i dobra, familia cała, 7 jest z nami. I czy zdobędę raz jeszcze tą stówkę? Proszę. Jest, jest, kolejna stówka, pięknie. Bardzo ładnie, no jeszcze nam brakuje 4200 jakoś. Ale tutaj i tak nadrobiłem też pieniężnie. Więc mamy 4 pełne levele z bani, jeszcze został 5 ostatni z tych zwykłych. No to lecimy tu. Zadyma na orbicie. O, ile specjalnych botów! Aż 5! I to 5 pierwszych. Hmm. I nic więcej? Nie. O, czyli space level. Czy będzie tutaj... O! O, ty chamie! Jest! Udało się! Po prostu musiałem szybko lecieć. Haha! Pięknie. Czy na sam start tutaj czegoś nie ma? Nie? Dobra. Muza podobna jak z Playroom znowu. Cyk, 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 cyk. Pięknie. To są poduszki takie do... O, gad. Uratuję cię, kosmonauto. Kim jesteś? Powinienem kojarzyć? Pilot prototypu. Na co komu uzbrojenie, gdy wykręca się takie osiągi? Powinienem go kojarzyć? Powiecie pewnie tak. A ja powiem nie i chyba nie kojarzę. No i metę mi zabrał. Już myślałem, że to będzie koniec levela. Ach, jak głupi. Ale aż 3 boty tam są. Czy coś za tym będzie? Jakieś głupie sekrety? No, głupie nie głupie, ale coś zawsze może być. Cyk, cyk. Oho. Odkręć się, mordo. Wii, ale fajne kolorki. Naprawdę. Cyk, cyk, oho. Up. Jak długo on pluł, o Jezu, wow. Co to za moc? Rękawice, proszę, nie, kurczak, znowu latanie do góry. Dobra, czyli jak do góry. No. Aha. Aha. Jak wyskoczył chłop? To musimy tutaj tak. I czy coś tutaj? Na drzewach? Nic? Nikt mnie nie woła? Nie. No, o, proszę bardzo. Coś mogło tu być zawsze. SSD! Remix SSD. SSD. Chodź tutaj. Stary dobry wąż. Tam jest reszta levela. Dobra, dobra, dobra. Czy ja chcę tu na drzewo? Chyba nie. Chociaż? A chcę jednak! Który to bot? 3! Maniak prędkości. Jeśli masz dość mocy, nie musisz kombinować. No gdzie niby ominąłem? Chyba, że tu na dole. Najpierw ich tu wszystkich pokonam.
Gdzie mogłem go tu ominąć? Excuse me? No nie, no ja tego nie kminię. Chyba, że o to chodzi. A, dobra, czyli Special Ward. O kurde, co to robi? Czy ja w tym wszystkim... O, dobra. Czyli ja w tym wszystkim musiałem z chłopa znaleźć chyba. O! What the fuck? No, czy ja to rozwalam? Czy tego będzie coraz więcej? Co tu się dzieje najlepszego? A może to gdzieś tu powinienem wyrzucić? Nie. Ej, nie rozumiem. Może wszystkie mam tak usprzątać? Zobaczmy, jak będę miał wszystkie. Co się wydarzy? What the fuck? Ale dziwny pomysł. No, no, no. Jeszcze jakieś? Czy nie? No to brzmi, jakby to już miało być wszystko. A gdzie jest bot? A, ja tam mam trafić. No, nareszcie. I teraz jak mam tam polecieć? A, po prostu o tak. Nie wiem, czemu ja to tak długo... Nie wiem, czemu ja to tak długo robiłem, ten etapik. Nie wiem, laga mózgu dostałem. Antygrawitacyjny as, prawdziwych przyjaciół poznaje się na torze. No może. No może, dobra, idziemy dalej. Laga mu... No fucking way. Mogę wyjść jakby? Nie. Laga mózgu po prostu dostałem i tyle. Ale fajny etap, no, no... Nice, nareszcie. Cyk. I nie respcie mnie w taki sposób. No patrzcie, to jest łatwo z powrotem wpaść. Dobra, czyli nic raczej nie ominąłem do tej pory. A excuse me, jak się z tobą walczy? Ło? Bo nie pierwszy raz chyba walczę. Tu nie. Sio. 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 I? Czy ja mam mu wskoczyć? Nie no, zaraz mnie uśmieszycie, powiecie, o ty idioto, przecież powinieneś zrobić XYZ. Ale ja nie kminię. Nie kminię, co ja mam zrobić. Naprawdę. Naprawdę, ej, nie wiem, co mam zrobić, przecież ja nie mogę do tego tulipana tak wskoczyć idealnie. Ja nie wiem. Czy coś się nie zbugowało? Aha. Ale ja przecież tego samego dokładnie spróbowałem. Pff. No trudno. Dobra, teraz kminie, po prostu muszę tak przelecieć nad nim i tyle. Oj. Jeszcze tego ćwoka brakowało. Zaraz. W taki sposób? Dobra. I krowy nawet zabieracie. O, wy chamy. Nic nie ominąłem? Wydaje mi się, że nie. Chyba. Chyba to ryba.
Nie traf. Nie traf. Oho. Czy słyszałem bota? Czy to Astro, tak? Bo to zawsze może być jakiś bocik na plecach, wiecie. Ujujujuj. Kiedy rozwalam tą dwójkę, musi na mnie naskoczyć głupi królik, no. Dobra, ty się wal, ja nie chcę z tobą walczyć. No nie doleciałem! Oj, oj, dobra, zaczynam się triggerować. No! No nareszcie. Od razu. Od razu, no i czekamy. Cyk, cyk, cyk. I mamy, cyk, cyk, no i ty głupi króliku. Jezu, jeszcze ty. Co tak teraz rzadko te checkpointy są nagle? Ej, w którym momencie? O, Jezu, jak ledwo! Damn! Ej, nie chciałem jeszcze lecieć! No, 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 no. Okej. Jezu, wszystko to się respi na moich oczach. A ja chcę tylko zobaczyć, czy tutaj nie ominąłem czegoś. Ale czekajcie, tam jest... Tam są wrogowie, tam ta skrzynka, ale chyba nic więcej, prawda? Bo dawno nie było żadnego bota, ani puzelka. Zaczynam się martwić. Cyk. O Jezu, jakie tu małe platformy są. Jest checkpoint. SSD. Po tej mańce? Oczywiście, że są. Ho, 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 ho. Dobra, ja mogłem nawet deadnąć. To nie miałoby znaczenia. Tylko który to puzzle? Puzzle numer 2, czyli dobrze. Tam widziałem małego. Tylko czy... Tak, widzę suwak, ale czy... Czy z tej strony dałbym... Dałbym radę? No! O, o, o! No, skocz! Udało się! Który jesteś? Jesteś czwarty, dobra, czyli nic nie ominąłem. Dobra, mamy to. SSD. Yo. To jest dobre, że na razie nic jeszcze takiego nie ominąłem. Fuck you. No ja was nienawidzę, króliki głupie. No nareszcie. Tutaj cyk. Odpalamy. No i kiedy koniec gonitwy? Jeszcze! Tam nic nie ma? Nie. O, kat. SSD. No, no, no! Jezu, ja tu cienia nie widziałem. Nie wiedziałem, jak skoczyć. Okej. I piąty bocik, ostatni ze specjalnych, jest... No co?! Gdzie ja omijam te cholerne boty? Czyżby? Nie, 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 nie. Okej, okej. Coś takiego? Jest tutaj! Jak się ukryć? To jest... To była jedna z najbardziej tych ukrytych rzeczy w tej grze. O kurde mać! Jestem zszokowany, nie spodziewałem się. Nie słyszałem jakoś tego płaczu za bardzo. Karamba! Ale dobra, jestem pełen podziwu.
Dobra, mamy checkpointa, to jest ważne. Yo. A, jeszcze ciebie nie rozwaliłem. Teraz rozwaliłem. Jeszcze jeden bot i jeszcze jeden puzzle. Czemu po tym... Muszę coś przetestować, czy jak zrobię tak... No to przecież mogę, a tak? I teraz buty, i jeszcze raz buty? Aha, kminie. To dlatego go nie mogłem zaatakować. I teraz właśnie, teraz mogę. O, ja pierdykam, co tu się dzieje? No zagraj. SST. Teraz w lewo. SST. No, wiedziałem, że tutaj coś będzie. Bot? Nie, puzzle, o! Where could it be? A, bocik będzie jako ostatni. Dobra. Dobra, ej, czyli będzie cały poziom. Yo, bardzo dobrze. To było, delikatnie mówiąc, słabe. Łatwo było go ogarnąć. O! No i mamy! Czyżby walka? Czy nie? A może? Kolejny boss fight będzie? Ej, kurde, no to dwa boss fighty tak pod rząd? Nadwróg. Znaczy nie, żebym narzekał, boss fighty tutaj są naprawdę fajne, oho. A? A, po prostu mogę cię atakować. Dobra, ja myślałem, że od prądu mogę oberwać czy coś. No. Jezuniu. Jest! Przywaliłem, jest! Jest i cały level. Chodź, bocie. Bocie? Bocie? Chcecie mi powiedzieć, że nie mam bota? No gdzie? W którym momencie ja ominąłem bota? Proszę, powiedzcie. O Jezu, jaki to jest głupi skandal. To jest głupota, naprawdę. No teraz jestem zezłoszczony trochę. No teraz autentycznie jestem zezłoszczony. Przecież nigdzie po drodze nie było bocika, nie słyszałem go. W którym niby momencie? Chociaż 100 coinów. No i kurde, specjalnie muszę tutaj wracać, jeszcze raz robić ten level. No, no nie, no jak mam puzelki i mam 6-7 botów, ale ostatni bot jest tym siódmym i jego nie mam, to jest trigger. To mnie triggeruje akurat, mocno. No to wracam. A zaraz, tu mnie nie było. Jak ja to ominąłem? Ej. O, no. No gdzie ty mi lecisz? Kurde, żeby to nie było na czas, proszę. No. Jest, nareszcie. O Jezu, to tu było w ogóle. Nie wiem, to ja zraszowałem chyba za bardzo i dobra, idę do kolejnej walki. No i dobra, chłop pokonany po raz kolejny. Można zakończyć dumnie level, ostatni zwykły level chyba. No tak mi się przynajmniej wydaje, no bo oczywiście liczymy jeszcze ten dodatkowy świat, no to będzie tam 10 aż etapów. Dobra, stówka w kieszeni. No to będzie jeszcze 10 dodatkowych etapów, na pewno jeszcze z tego świata będziemy mieć te x-y do zrobienia, bo były trójkąty, kółka, kwadraty, teraz x-y. No i jeszcze jakieś dodatkowe pierdoły, ale no to już zostawię sobie na pewno na kolejny odcinek. No i co, mamy odblokowane? Mamy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle w tym materiale. Zrobiliśmy, no, aż 3 potężne levele na 100% i zajęło mi to w sumie tak na surówkę godzinkę, 58 minut, więc ja wam dziękuję, trzymajcie się i hej, hej!